Cześć, witaj. Ja nazywam się Magdalena Digo i jestem inwestorem w nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. W dzisiejszym wideo opowiem Ci, jak nie zwariować inwestując w nieruchomości z małym dzieckiem. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć, to zapraszam Cię na to wideo. Jak inwestować z małym dzieckiem i nie zwariować przy okazji? Taki temat, który mi się nasunął po wczorajszym dniu, kiedy zaplanowałam sobie bardzo dużo różnych rzeczy, po czym cały dzień nie robiłam nic innego, oprócz tego, że nosiłam tego małego prysznica na rękach. Więc pomyślałam, że jest to temat, który zainteresuje pewną część osób, które też mają problem z tym, żeby zorganizować się, mając bardzo małe dzieci. Wiele kobiet, z którymi rozmawiam, czy też mężczyzn, bo coraz więcej mężczyzn zajmuje się dziećmi albo zostaje z dziećmi w domu, mówi mi o tym, że dobrze, wszystko fajnie, ja oglądam Twoje filmiki i się inspiruję, ale po czym przychodzę do domu, a tutaj obiad, dzieci, płacz i właśnie to, właśnie takie zachowania, które rozpraszają naszą aktywność. Oczywiście fajnie by było siąść sobie rano i po prostu zrobić to, co ma się do zrobienia, ale mając małe dziecko jest to dosyć ciężkie. Dlatego wydaje mi się, że jedną z takich rad, którą mogę dać każdej kobiecie, każdemu mężczyźnie, którzy mają jakiś cel i chcą coś osiągnąć, ale jakby czują się czasem rozproszeni, to, że pamiętajcie, po pierwsze mamy dużo czasu, jakby całe życie przed nami i to, że czegoś dzisiaj nie zrobimy, to świat się nie zawali. Dzieci są małe tylko raz, więc warto o tym pamiętać, że to wszystko to jest proces i trwa to o wiele dłużej i trzeba mieć więcej cierpliwości, niż nam się wydaje. A po drugie to mieć ten cel, mieć ten taki end goal, taki cel, który jest na, który nas trzyma, że tak powiem, przy życiu i robić wszystko to, co spowoduje, że przybliża nas to do tego, przybliżamy się do tego celu, tak? Czyli każda aktywność, którą wykonujemy, każda mała rzecz, na którą możemy poświęcić pół godziny dziennie, powinna nas przybliżać do tego właśnie, co sobie założyliśmy, prawda? A co myśmy sobie założyli? Że dzisiaj będziemy robić trochę pracy i co? I nie robimy nic, bo właśnie cały dzień sobie siedzimy na rękach. Cały dzień sobie siedzimy na rękach i dzwonimy po agentach, więc tak jak pamiętajcie, bądźcie dla siebie wyrozumiali, bo życie jest długie, jeszcze dużo czasu, ale też właśnie pamiętajcie o tym, żeby mieć jakiś cel i żeby każda ta mała aktywność, którą robicie, na którą macie czas, żeby przybliżała Was trochę bliżej każdego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia niedługo. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu albo napiszcie, jak Wy sobie radzicie z tym natłokiem zadań domowych, dzieci, rodzin, z poczuciem winy i wszystkim, co towarzyszy macierzyństwu i tacierzyństwu. Do zobaczenia na moim kanale, na moim fanpage'u. Cześć.